Dokładnie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. A jakie są wasze najmilsze wspomnienia w tej przygodzie zwanej Painkillerem? Maciek się naganał teraz troszkę, to ja zapraszam do rozmowy WTO. Czy można powtórzyć pytanie? Jakie masz najmilsze wspomnienia z przygody zwanej Painkillerem? Co najmilej wspominasz? Nie wiem, na przykład PGA 2005, gdzie mieliśmy turniej, czy rozgrywki sieciowe nocą i tak dalej, rozmowy na TS-ie, tego typu rzeczy. No ja właśnie myślę, że PGA to była taka najlepsza historia właśnie związana z Painkillerem. A drugą sprawą, że jak już nikt nie grał prawie w Painkillera na ASL, to udało mi się zająć, być na drugim miejscu w Europie. No, tak. Gratulacje. W CV mogę sobie wpisać, nie? Na pewno nie zaszkodzi. No dobrze, a Maćka, a ty? Wiadomo, PGA. A poza tym takie małe rzeczy, typu, nie wiem, wygrana z jakimś lepszym graczem, typu, no już dobrze, no, się chwalił. Ale to są pojedyncze wygrane, które, w których rozmawialiśmy później wieczorami. Notami. No, a poza tym te zerwane nocki jeszcze w 2005 roku, kiedy forum na twojej stronce fajnie funkcjonowało, bo tam sporo ludzi, czyli community. No i skakanie po dachach. Wiesz, zerwane notki po to, żeby nie wiem, sprawdzić, gdzie jest granica mapy. Żeby drapać się na tą wieżę, na którą wydawałoby się, nie idzie się drapać. No, tyle. A powiedzcie mi, po Painkillerze pojawił się dodatek Battle Out of Hell, a później jeszcze wyszły dwie następne części, gdzie People Can Fly już nie maczało swoich palców. Czy mieliście z nimi styczność, czy próbowaliście zobaczyć, jak to wygląda, bo... Ale mógłbyś dmuchać nos trochę dalej. Właśnie daleko dmucham, myślałem, że nie będzie słychać. Na zdrowie. No dobra. Przepraszam. Spokojnie, nic się nie stało. My tu jesteśmy na żywo, to się wszystko wytnie. Powtórzę jeszcze raz pytanie. Albo nie, muszę powtarzać, jak pamiętacie, proszę bardzo, ja czekam na odpowiedzi. No pamiętamy. No okej. Okay. Dobrze. Weź mi na SMS-a z pytania. I znowu będzie, że za dużo gano. No ale niektórzy smarkali nie słyszeli pytania, Maciej, także jesteś trochę samolubny. Także jeżeli można by prosić o usłyszenie pytania jednak. Okej, okay. Pytanie dotyczyło tego, że po Painkillerze i dodatku Battle Out of Hell pojawiły się dwie nowe, powiedzmy w cudzysłowie, odsłony, gdzie People Can Fly nie miało w ogóle nic wspólnego z tym. Czy mieliście styczność z tymi tytułami? I jakie są wasze reakcje? Coś, Maciej, smarkasz? A, Maciej. Ja nie miałem z nimi styczności. Żałujesz tego, czy nie bardzo? Ale za to ja. Okej, okay, to słuchamy cię, Maćku. Battle Out of Hell, tak? No to... Battle Out of Hell akurat... Dlatego akurat jeszcze produkcji PCF-u. No tak, ale chodziło mi o poprzednie, następne dwa. Bo dodatek, powiedzmy, że następne ogólnie się dwa. Przyjął w miarę. Tak, Painkiller Overdose i Resurrection, jeśli dobrze pamiętam. Overdose był, zdaje się, tworzony przez firmę Mindware Studio. Tak, dokładnie. To jest jakaś tam czeska czy słowacka firma. Mhm, tego, dokładnie. Pamiętam, to na samym początku miał być mod do Painkillera. Potem z tego zrobiono pudełkowe wydanie, za które trzeba było płacić, a wiadomo, że jakość tego produktu nie była najwyższa. Pamiętam, że wtedy jeszcze walczyłem o dobre imię Painkillera, byłem oburzony tą informacją. Wbiłem na forum Mindware i... No i wyrażałem swoje niezadowolenie z tego powodu, za co zresztą zostałem zbanowany. Potem wyszedł ten produkt i wiadomo jak to się skończyło. Jakiś tam beliar, beznadziejne teksty w stylu Serious Sama, wszystkie bronie zmodyfikowane w ten sposób, że działają tak samo, ale tak właściwie inaczej tylko wyglądają. Brak kołtownicy z tego co pamiętam, więc no tragedia. Myślałem, że Painkiller będzie grą typu Unreal czy Quake, że wiesz, że wyjdzie druga, trzecia, nie się rozpoznawalnym tytułem, kultowym, a widać teraz, no to powstają coraz gorsze produkcje z tej serii. Nie widać ratunku.
PCF stracił wtedy prawa, nie tyle stracił prawa, co nigdy nie miał praw do tytułu Painkiller, bo pracował jako najemnik dla Dreamcatchera. Wzięli się za coś innego, teraz chyba nawet nie tworzą gier na PC, także nie ma co liczyć, że zrobią jeszcze jednego FPS-a. A szkoda, bo Chmielarz był fanem właśnie takich oldschoolowych strzelanek. A co? Akurat cię zaskoczę, bo tak, wiadomo, że People Can Fly był odpowiedzialny za Gears of War, za przeniesienie na pecety oraz dorobienie dodatkowego, ekskluzywnego rozdziału. Natomiast no teraz, nie wiem, czy kojarzysz grę Bulletstorm? Nie. FPS? To zapraszam cię na naszą stronę www.graż.org. Tam możesz się nieco o niej dowiedzieć. Nie, naprawdę? No. O nie. Ale muszę kończyć. Nie, poważnie robią jakieś FPS-a? Tak, robią, ale robią. Ale to pewnie będzie, wiesz, jakiś jest... FPS New Age, typu tak właściwie więcej obserwujesz niż strzelasz. To znaczy nie, właśnie jest to dosyć oryginalny FPS, a wygląda to tak, że normalnie strzelamy do wrogów, wiadomo, teksty typu Duke Nukem, natomiast co jest innowacyjne, to że za sposób zabicia danego osobnika dostajemy punkty i możemy na przykład nadziać go na kaktus, użyć spowolnienia czasowego, no polecam ci sprawdzenia różnych rzeczy. Fajnie. Gra jest naprawdę, właśnie... zapowiada się iście ciekawie i ma swoje takie, powiedzmy, polskie akcenty. Tak więc myślę, że się spodoba i to jest na... Można było robić nawet w Painkillerze. No właśnie, dokładnie. Tyle, że to będzie bardziej rozbudowane i punktowane i będzie po prostu w różne sposoby eksterminacji przeciwnika, tak więc myślę, że jest to jakieś nawiązanie do Painkillera i zapowiada się ciekawie, ponieważ oni współpracują z Epic Games, a gra sama powstaje na engine'ie Unreala 3, prawda? U nas na wsi mówi się Unreal na przykład, nie wiem jak u was, Bielgi. Tak po polsku, nie? A sorry, źle powiedziałem, nie Unreala 3, Unreal, tylko Unreal Engine 3, tak. O, a nie, bo ja tam Unreal mówię, ale to się wytnie, nie? Real. Nieważne. Unreal, ładnie brzmi. Mi się podoba, Unreal. Unreal? No? Unreal, Unreal. O tym dyskusja w następnym odcinku. No, wiesz, jeśli chodzi o te kombosy, to zostało zrobione niedawno całkiem przez też polską firmę, która zrobiła Necrovision. I tam też miały być takie kombosy jak w Painkillerze, tylko, że wiesz, jak robiłeś kombosa w Painkillerze, to tam nie wyskakiwało na ekranie. Nie wyskakiwała ci na ekranie jakaś informacja, że właśnie tego dokonałeś. To było takie jakieś bardziej, nie wiem, inicjatywa leżała w ręku gracza. To nie były jakieś sztywne reguły tego. No tak, dokładnie. A w Necrovision to nie wypaliło właśnie chyba z tego powodu. Tak, tylko Necrovision troszkę, że tak powiem, gorzej wyglądał. To, że to zrobił. No to było takie bardziej oczywiste. Chociaż, wiesz, ja polecam ci zobaczenie pierwszego gameplaya, pierwszego lepszego na YouTubie gameplaya i myślę, że ci się spodoba. Dobra, chodził do Arka pograć, bo ja mam stary komputer, a no XX nie płaci za wywiady. No niestety. Ale obiecał, że jakąś skrzynkę wódki nam tutaj przyjdzie. Bo tak na święta, chłopaki, na święta. Nie puszczajcie mnie z torbami jeszcze. No i ostatnie pytanko, moi drodzy. Czy chcielibyście, aby powstał sequel Painkillera? Oczywiście autorstwa People Can Fly. To jest raczej niemożliwe, no ale gdyby cud się zdarzył, co byście zrobili, gdyby Adrian Chmielarz zapowiedział, robimy drugiego Painkillera? Zacząłbym zbierać pieniądze pewnie i postaram się zakupić. I rozumiem, radość by trwała. Jeżeli tak, do dnia premiery. Nie no, co ty, Painkiller jest fajny. Gdy okazałoby się, że raz kolejny kod sieciowy został skpany. Nie no, nie ma co gdybać. Nigdy nie będzie Painkillera 2. Trzeba się z tym pogodzić. No chyba, że sobie sami go zrobimy. Nigdy nie będzie Painkillera 2. Pogódźcie się z tym. No. Chyba, że zrobi to Mindware Studio. A to lepiej, żeby nic nie zrobiło. Proszę. No, nie ściągacie, to jest nielegalne. Nie wolno ściągać. Cię złymi ludźmi kiedyś ściągać. Nie, tu nic nie ściąga. Ani gier, ani ubrań, ani nic. No, dokładnie. Ej, a macie też kamerki włączone? Bo ja na majtkach siedzę w ogóle i tak myślałem, że wszyscy będziemy i tak fajnie będzie, ale
Chyba coś jednak się zmieniło w planach, tak? Kamerkę internetową? No ma. Nie, ja dzisiaj włosów nie mam. No ja tak też. Gadamy, nie? Ja taki nieogolony, więc wybaczcie, ale też kamerka tak, wyłączona. Lubię tak. Dobrze, to może zostawmy ten temat na inny raz. No, jak przyniesiesz. To będzie po 22. Tak, to trzeba wykupić specjalny abonament VIP-owski, który jeszcze nie został zrobiony, ale... Ej, ale tak na poważnie, to co jakby miał wyglądać Painkiller 2? Ile, w jakim nakładzie on się sprzedał? Strasznie mały. 500 tysięcy kopii? Na całym świecie? Co? Czy w Polsce? No właśnie, w Polsce to się sprzedał dobrze, bo to było z dobrej gry, nie? Dokładnie, 20 zł miałeś w kawałku świetnej produkcji. No. Ale on był dosyć popularny gdzie? W Niemczech? Jeszcze? W Stanach chyba nawet. W Stanach? No... No w Chinach. Nie wiem, ale z tego... Z Chin. Wiesz... No taki Wiedźmin sprzedał się w nakładzie 1 000 000. To jest dobry wynik. Painkiller sprzedał się w nakładzie 500 tysięcy. I to była fajna giera dla ludzi, którzy po prostu lubią ten gatunek. Bo to był taki hardkorowy FPS, wiesz? No tak. Nie starano się połączyć, nie wiem, LMS tego z elementami RPG czy z przygodówką, tak jak teraz panuje na to moda. Tam po prostu odpalałeś mapę i nawalałeś, nie? No i są ludzie, którzy to lubią, ci ludzie kupili tą gierę i grają w nią nadal może nawet. No są ludzie, którzy wolą gry typu Call of Duty czy jakieś tam inne gry, w których jesteś praktycznie pro gorączka. No i Painkiller 2 musiałby wyglądać tak, no bo nie oszukujmy się, że w dzisiejszych czasach gry robi się dla hajsu. Dokładnie. Z tego co pamiętam, to właśnie Painkiller był taką grą, na którą PCF miał hajs, ale mogli robić wszystko. To nawet Adrian Chmiarz chyba mówił w tym wywiadzie. Pamiętam, że premiera została przełożona chyba o pół roku, bo wtedy zdaje się dorabiali tą całą fabułę do Painkillera. Oni już mieli gotową gierę, pamiętam, że Adrian Chmiarz mówił w wywiadzie, nawet na czatach, że właśnie, sorry, muszę kończyć, bo idę postawić się w jakieś tam... No co, rozmieścić amunicję na mapie. Wiecie, te wszystkie poziomy były skończone. Po prostu Dreamcatcher stwierdził, że przydałaby się jakaś fabuła. No okej, przełożyli premierę o pół roku i zrobili tego całego Daniela Garnera. Historię o czyśćcu. To zostało rozbudowane, wiadomo jak. No to ta giera w ogóle nie miała żadnej fabuły. To było kilkanaście niepołączonych ze sobą etapów fajnych. Było czystą rozwałkę. Tyle. Nie pamiętam od czego zacząłem, ale tak to mądre co powiedziałem. Zgadzam się. No dobrze chłopaki, dzięki wam za rozmowę. Macie teraz chwilę dla siebie, możecie kogoś pozdrowić. Podeślij to do autoryzacji, bo nie wiadomo czy cokolwiek będzie można puścić. Nie? Przecież jesteśmy na żywo. Mam nadzieję, że żartujesz. Nie. Arek? To jeżeli jesteśmy na żywo, to ja chciałem pozdrowić tak. Mamę, tatę, babcię, ciocię, moją dziewczynę Dorotę. No i rodzeństwo, bo zapomniałem. No i oczywiście wszystkich radiosłuchaczy oraz Neoxa i Maspingona. Dziękuję, my też cię pozdrowiamy. Też chciałem kogoś pozdrowić. To słucham cię, słucham. Klan, jeszcze przepraszam, że się wcinam. Cały klan CIP. To jest klan CIP, Arek. To jest mój klan, klan in Painkiller. Znaczy nie mój, Lorda Baleta. Kiedy ci to wytłumaczę? No dobra. To ja też chciałbym kogoś pozdrowić, bo mi dziewczyna kazała siebie pozdrowić. Także pozdrawiam swoją dziewczynę, Marię Ole. I jeszcze raz imię nie było którzy... Kłam? Nie było słychać imienia Marioli. Powtórzyć. Chciałem pozdrowić Mariolę. Wszystkich, którzy życzyli sobie pozdrowień ode mnie. Dziękuję. Dziękuję. Ja również dziękuję, a my wracamy do audycji.